Witam serdecznie Państwa. W Polsce sytuacja jest dosłownie tragiczna i będzie prawdopodobnie coraz gorsza, gdy obecny rząd, czy też następny przyszły rząd będzie kontynuował swoją filozofię rozwadniania polskiej złotówki, podwyższania inflacji. I oczywiście rozdawania pieniędzy na prawo i lewo, co może zniszczyć totalnie naszą ekonomię, a właściwie w znacznym stopniu już zniszczyło. Szanowni Państwo, pokażę Państwu, jak się traktuje w Polsce Polaków, jak rząd traktuje w Polsce Polaków wraz z dużymi francuskimi korporacjami. Widzimy, widzimy szanowni Państwo, że w Polsce płaca minimalna na rękę to 3000 złotych. No, a na przykład w Hiszpanii płaca minimalna na rękę to jest 5000 zł, ale ceny w hiszpańskim Oszą, czyli Alcampo i ceny w polskim Oszą, czyli Oszą, bo w Hiszpanii wiadomo, że trzeba po hiszpańsku nazwać, bo w by się opróżnili, gdyby Oszą był Oszą, to nazwali Alcampo po hiszpańsku. Na no, u nas tam Oszą to Oszą, czyli po francusku. I mimo to, iż koszty e, zatrudnienia pracownika w Hiszpanii nadal są znacznie wyższe niż w Polsce, to w Polsce produkty bardzo często są znacznie droższe aniżeli w Hiszpanii, w, w hiszpańskim moszą, a, a właściwie są na tym samym poziomie, mniej więcej. Tak to wygląda, tylko że w Hiszpanii minimalna płaca to 5000 zł na rękę. No, a gdy Oszą zatrudni w Polsce Polaka na minimalnej płacy 3000 zł na rękę, to produkty i tak mamy w tej samej cenie, a nawet droższe. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Tutaj mamy, pokażę Państwu specjalnie, także odczarujemy inną głupotę w naszym narodzie, bo pokażę Państwu Alcampo, czyli Oszą na Teneryfie. Tak, bo generalnie w internecie chyba. Nie, nie wiem, całą armię troli wynajęto, aby zakłamywać w Polsce rzeczywistość, żeby jak najwięcej frajerów przywiązało się do ziemi, niczym feudalny chłop na następne 30 lat, a najlepiej to jeszcze zadłużyć swoje własne dzieci i wnuki, żeby z feudalnej ziemi nie odeszły i żeby zarabiały na zagranicznego bankstera w Polsce, na zagranicznego dewelopera, no i oczywiście na spółkę skarbu państwa, żeby nim tutaj zarządzał, szanowni państwo, z batem pisowski lub peowski polityk no tak w danym momencie niestety sytuacja wygląda i takie są dane, Szanowni Państwo, matematyczne przykro mi to stwierdzić, w serce krwawi też jestem Polakiem przecież, Szanowni Państwo, jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale na szczęście, Szanowni Państwo, jest Unia Europejska i feudalny chłop nie do końca musi być feudalnym chłopem, może się obrazić i sobie pojechać Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, to jest oczywiście Fuerteventura Szanowni Państwo, Fuerteventura, e, przepraszam, Teneryfa. Teneryfa, wygląda tak: no, jest po prostu piękna, duża, piękna, ładna, zielona i nie trzeba tam oczywiście gazu. Pamiętajmy, że nie dość, że tam jest w Oshą znacznie takie same ceny, mniej więcej są jak w Polsce, ale nieruchomości są znacznie tańsze niż w Polsce. Gazu nie trzeba w zimę używać a dodatkowo nie trzeba butów na zimę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, witaminki D nie trzeba kupować, no ale nie o tym dzisiaj, szanowni Państwo, dzisiaj o tym, jak Oszą zarabia prawdopodobnie na Polakach, no bo widzimy, no w Hiszpanii trzeba zapłacić 5000 zł na rękę, prawdopodobnie z tego, co wynika, gdy się pracuje w Oszą hiszpańskim, czyli w Alcampo, a w Polsce wystarczy, tam nie wiem, im płacą w tym Oszą też pewnie minimalną, może troszeczkę więcej niż minimalną o 200 zł. Nie wiem ile im tam płacą w tym oszą. No ale oszą dużo nie płaci z tego co wiem. Ciężko się dowiedzieć ile oszą płaci. Jakaś tajemnica. No a wiemy, że może płacić minimalną. Więc jeżeli yy, szanowni państwo yy, zarabiamy w hiszpańskim oszą to zarobimy minimalną 5000 zł. Jeżeli zarabiamy w polskim oszą to minimalną zarobimy około 3000 zł, a podejrzewam, że taka normalna stawka w Oshon to jest góra 100, 200, 300 zł więcej, aniżeli płaca minimalna. Szanowni Państwo, pokazuję teraz szybciutko, szybciutko, wiadomo, to jest Teneryfa, Hiszpania, prawda? Gdzie leży Teneryfa, Hiszpania, bo dalej nie wszyscy wiedzą. Proszę zobaczyć. Tutaj leży Teneryfa. Tu leży Teneryfa na, na kraju zachodniej Sahary, jest to generalnie Europa, ale właściwie Afryka, Hiszpania, prawda? No wyspy kanaryjskie, tutaj leży, tutaj szanowni państwo leży Teneryfa, e, tutaj leży e, g, potem Gran Canaria te wszystkie ar, archipelag, prawda? E, wysp kanaryjskich, no ale do meritum. Czyli do ceny żywności w Hiszpanii, tutaj kliknąłem pierwsze, sprawdzimy. Ja sobie to na żywca sprawdzam, nie, 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 nie robię żadnych scenariuszy, czyli sprawdzamy jajeczka pierwsze, prawda? Czy ta propagandówka, która, na którą się wydaje tyle pieniędzy, jest w stanie przebić fakty, obrazki i liczby? No chyba nie. Zobaczmy, po ile już mamy jajeczka, po ile już mamy jajeczka w Osho na Tenerife, w Santa Cruz de, w sklepie Alcampo, Campo w La Laguna, na Santa Cruz de Tenerife e, w mieście, e, proszę zobaczyć, już może 10 jajeczek kosztuje, widzimy 10 jajeczek kosztuje 1,52, 1,52 euro, tak? 1,52 euro, tak? 1,52 euro to 1,52 podzielić na 10, tak? To jest przecież 15 eurocentów za jajeczko, tak? Przepraszam, zróbmy tak. 1,52, tutaj mamy kalkulatorek. 1,52, 1,52 to jest 6,79, szanowni Państwo. 10 jajek już woszą. Hiszpański można kupić za 6,79. Nawet nie będę sprawdzał, ile kosztują, bo tutaj mamy nasz polski oszą, szanowni państwo, możemy sobie też sprawdzić, po ile są jajeczka w polskim oszą. No i widzimy, znajdźmy 10 jajeczek. No, pierwsze 10 jajeczek, najtańszych 10,99. Widzimy, czyli droższe w Polsce są jajka. Popatrzmy, tutaj 10, 10 jajek kosztuje 6,69 przy tragicznej cenie kursu euro do funta funta do, przepraszam polskiego złotego do euro no a w polskim się pojawiła pierwsza jajeczka za 7,99 tak i te najtańsze, tak czyli widzimy, że jajeczko jedno jajeczko no jest bardzo drogie w Polsce, czyli w Hiszpanii w Santa Cruz de Tenerife w Oshow, w Alcampo Kupimy jajka o 5 zł taniej przy 10 sztukach, no czyli 2 razy taniej można jajeczka w Hiszpanii kupić, prawda? Można jakieś droższe tutaj. O, tutaj, są, ale tu jest 12 jajek właściwie, prawda? Może jakieś większe te jajka są, prawda? 269 za te droższe jajeczka 2,69, no to 12 zł, prawda? No takie droższe takie droższe, z paluchem, prawda, 2,69, tak, eee, mamy jajeczka po 2,69, tak, eee, 2,69, tak, eee, czyli ile, 12 zł, a w Polsce, a w Polsce gdzie mamy te jajeczka, w Polsce mamy jajeczka, no, to, to nawet te droższe, no, to, to mniej więcej tyle samo, tam z paluchem kosztuje, tam z paluchem kosztuje, szanowni Państwo, 12 zł. A w Polsce kosztuje 11 zł. Czyli z paluchem w, w, w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich, o złotówkę jajeczka są droższe. No ale tutaj na przykład, o, o mamy tańsze jajeczka po 9,99, no ale tamte są po 7. Czyli widzimy, że właściwie jajka albo kosztują tyle samo, albo nawet w Hiszpanii można znaleźć tanie. O, są tanie jajka. Mamy po 7,98. Mamy tanie jajka, ale dalej te jajka są o złotóweczkę droższe niż tamte hiszpańskie. Więc pokazuje, że ceny są dosłownie takie same, szanowni państwo, w hiszpańskim Oszą, jak w polskim Oszą, Tak znaczy w hiszpańskim Alcampo, które jest Oszą, a w polskim, prawda? Mimo to, że na Teneryfę trzeba to, to jedzenie dowieść, że wiecie, że tam to, że tam tamto, ale widzimy, że tam trzeba zapłacić 5000 zł na rękę, a w Polsce 3000 zł na rękę, tak. Dobra, sprawdźmy coś innego. No nie wiem, co y, y, sprawdźmy, y, Co byśmy chcieli sprawdzić. Zapytałbym się, gdybym miał czata włączonego na żywo, ale nie mam. Może sprawdźmy, ile y, 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 kosztuje woda. W Hiszpanii się więcej wody pije, bo tam ciepło, prawda? A woda, y, akła jest woda. Aqua, 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 akła, woda. No i szukamy wodę. Proszę zobaczyć, woda jest po złotówkę za litr. Gdzie? Taniej. Proszę zobaczyć, woda, mamy pierwszą wodę, 22 eurocenty za litr. Raz, dwa, sześć wód, 9 litrów, 6 wód po półtora, ta, po, po półtora litra, za 1,98, za 10 złotych. Za, za 8,80. Przy tym wysokim kosie. 8,80, no to woda... Ta pierwsza woda jest no, taka, no 8,80. Może to jest najtańsza, nie wiem, to jest chyba najtańsza woda. No, to jest bardzo tania, prawda? No bo wychodzi na butelkę, no bo 1,98 podzielić, 1,98 podzielić na 6, no to jest y, 0,31 ,31, y, eurocentów. No to 31 eurocentów, szanowni Państwo. To jest, proszę zobaczyć, złoty 39. No to u nas woda 2,250, złoty 90, 1, nie wiem, jakaś najtańsza, złoty 50. Sprawdźmy, możemy jakąś droższą tą wodę tutaj, taka jakaś lepsza Fontvella, Sprawdźmy dalej, no sprawdźmy dalej. Jakąś droższą. O tutaj fontwella wcale nie jest tania, 6, ale to jest 6 litrów, a nie 4, bo u nas też te są takie duże 4-litrowe, czy tam 5. One są 4 litrowe, prawda? O, proszę zobaczyć, 5 litrów za złotówkę. E, przepraszam, za 1 euro. 5 litrów, 5 litrów, tak? Czyli 4,40 za 5 litrów. A tutaj 1,24 za 8 i 1, jeszcze tańsza. Proszę zobaczyć, i 16 centów za litr. 16 eurocentów za litr, tak? Taka tania woda jest. No bo tam woda jest tania, bo tam się pić chce, a nie jeść, prawda? Tam się bardziej chce pić. Więc tam jest winko tanie, pewnie jeżeli jeszcze jest, prawda? No w Hiszpanii zawsze winko było tanie. No jedziemy dalej, proszę zobaczyć, tutaj w ogóle też. No, woda jest po prostu, no, tania. Tak powiem, no, 5 litrów, no jest tania. Może jakąś dla taką lepszą, to wolę. O Nestle, no, Nestle jest droga, prawda? Woda, ja, ja nie wiem jaka jest różnica, ale okej, okay. no, Nestle woda jest droga, droższa, no, dwa razy droższa, tak? Czyli Nestle woda kosztuje 0,38. Nestle woda kosztuje 0,38, czyli złoty 70, tak? No to złoty 70 tu u nas najtańsze wody kosztują, nie? No u nas ta ile woda, tak? Ta, wiecie, te wszystkie yy, Nestle, yy, Mama IA, to wszystko, no to też chyba 2,20, czy 2,50, czy złot90, prawda? Coś takiego, tak? No, woda jest po prostu tania, tak? No, jest tania, widzimy, no możemy tanią, drogą. Pewnie. No widzimy, no jest tanio, bo tu jest coraz droższa. No zobaczmy po ile, po ile jest woda w Polskim proszę szanowni państwo. Ile jest woda. Wiecie, bo o to chodzi, że w Polsce wbawia się Polakom. Że wiecie, że to w Polsce, że w Polsce to nie wiadomo, jakie stanio, że to wszędzie jest drogo, że to wszędzie jest tragedia, że niby w Polsce jest ten. Szanowni Państwo, my cenowo za pół roku, z taką inflacją czy za rok, już będziemy na pewno drożsi niż Hiszpania, no i z tak spadającą złotówką, no. Dobra, szukamy wodę. O, jest tania woda dosyć. Proszę zobaczyć, a to ta z paluchem taka najgorsza, najgorsza. Może tamta też była, tutaj zaznaczę. Prawda o 2,79 za 5 litrów. No to dosyć tanie, ale to jest taka najgorsza. Wiecie, jak skibla smakuje, prawda? No to udałem łęczowianka chyba będzie najtańsza. A sortuj, a zrobimy od najtańszej, bo można domyślnie sortować. Cena rosnąca, a może tam też można od ceny wrzucić. Widzicie, nie wpadłem na to na początku. Nie wiem, nie szoruję po cenach w internecie. Lista tu chyba nie ma takiej opcji. Tu nie ma takiej opcji, żeby sobie zaznaczyć, no ale tu na naszej polskiej jest, no ta apka nasza polska lepsza, no i idziemy dalej. No, I po ile jest woda? Żywiec zdrój 2,38 za litr, proszę sobie wyobrazić, czyli ile? 3,50 za 1,5 litra, tak? Eee... Nie wiem, wcale mi nie pokazało cenę od niższej do najwyższej. Nie wiem czemu. Cena jednostkowa. O, weźmy tak. O, też nie pokazuje, no trudno. No i dobra, to jedźmy dalej. No 9, a, złoty 8. Widzimy, żywiec zdrój złoty 86 za litr, tak? Czyli trochę ta sama cena, albo wyższa. Może tam żywiec zdrój jest, może dobrej jakości, jak do dobrej jakości tam. No. Tutaj mamy 2,38, prawda, litrowa butelka, tak? Hmm. Weźmy jakieś takie te wody w dużych opakowaniach. O, muszynianka chyba nie jest za droga. O, złoty 60 za litr, o, muszynianka. Czyli gdzieś, czyli złoty tam 60 za 1,5 litra, tak? Czyli taka cena właśnie jak hiszpańska. bo tam po złotówkę te wody wszystkie, czy... O, tutaj mamy Primaverę, hmm. Ciechana mamy, złoty 39 za litr. No to widzimy, czyli mniej więcej złoty 90 za 1,5 litra ta Ciechan, tak? Primavera no to też dwa złote prawie, złoty 90 za litr za 1,5 litra wychodzi, tak? Czyli woda mniej więcej w tej samej cenie. Mniej więcej, tak? Mniej więcej. No nie wiadomo, no trzeba by było to zmierzyć. O, tu mamy, widzimy Prima, Primavera 5-litrowa 4,69, czyli 1,20 euro, tak? Czy tam 1,10, tak? 1,10, 1,7, tak? a tutaj te 5-litrowe po ile były? Tu 5-litrowe są po 94 centy, tak? Są też droższe, po 2 euro, no ale są też właśnie po, tutaj widzimy po 1,87, gdzie jeszcze, tutaj po, widzimy po euraska są, no, mniej więcej ta woda, w zależności od jakości, no ale generalnie mniej więcej jest w tej samej cenie. Woda w Hiszpanii, co woda w Polsce. Czyli widzimy jajka mniej więcej w tej samej cenie, ale można znaleźć tańsze, nawet niż w Polsce. Naprawdę tam ceny po prostu są takie same albo nawet niższe. No. Jak ktoś chce kupować drogo, to wszędzie może kupować drogo, prawda? No dobra, no nie wiem, weźmy, co tam, co tam jemy. Ziemniaków nie będę brał, no bo tam ziemniaki są na pewno droższe, bo tam ziemniaki po prostu zbytnio nie rosną, jakieś tam rosną. No ale na przykład weźmy sobie kawę. O kurczę, kawę każdy pije, prawda? Prawie, tak? No to weźmy kawę. A akurat może będą takie same kawy, prawda? Weźmy kawę, 500 gram, eee, 570, tak? Weźmy tutaj, y, tutaj 570, 570 euro, tak, za 500 gram. No to ile to jest? Eee, tyle tej kawy pijam, a nawet nie, nie wiem, po ile jest kawa zbytnio, eee, 570. E, razy, ile? 4,4 dzisiaj, no 25 zł za 500, kilo, 500 gram, e, tutaj też po 5,70, 4,80, znajdźmy jakąś inną kawkę e, znajdźmy jakąś inną kawkę, taką, no nie wiem to są jakieś takie w paczuszkach dziwne, nie ma sypanej zwykłej kawy, po prostu, o jest tutaj, 5,70, 5,70, no to wychodzi, że kawa 500 gram mniej więcej

15 zł. Tutaj jeszcze tańsza, a to taka z paluchem. Tym, nie? 1,59 no to 3 euro. 12 zł to taka najgorsza kawa, prawda? Ale tutaj jeszcze, popatrzcie, tutaj jest następna. No, za, wiecie, no za 15 zł macie jakąś taką lurę można wypić, nie? Za 20 już jakąś lepszą, a za 25 można w sumie pić normalną kawę. Popatrzmy, tutaj tych kaw jest od groma. Po 4 euro za pół kilo. Od groma po 4 euro za pół kilo. Od groma tego jest. No, od groma. Od groma. To są te rozpuszczalne. No, nie wiem. Ja nie patrzę na rozpuszczalne, bo ja rozpuszczalnej kawy nie uważam za kawę, ale jak już muszę, to wypiję. Ale dla mnie kawa to kawa. O, mamy 500. No, 4,5. Lawanca jest. 10,49. Półkilogramowa. No dobra, to sprawdźmy, wiemy, jakie już są ceny kawy. Sprawdźmy, jakie są ceny kawy w polskim oszą, prawda? Jak na razie wiecie, każdy produkt, woda, co tam sprawdzałem, woda, jajka, teraz sprawdźmy kawę, czyli coś, co każdy pije, prawda? Każdy je. Kawa w Polsce. Półkilogramowa, nie chcemy rozpuszczalnych, nie sprawdzamy, bo ja się na rozpuszczalnych nie znam. Dobra, jest lawanca 45 zł za 500 gram, a tam była przed chwilą lavansa. E, gdzie jest ta lawanca. Jest. Tylko, że ta lawanca jest mocniejsza chyba. Lawansa 21 qualita Ona chyba jest po prostu tu, czyli tu jest za 46 zł kosztuje. No 10, 44, 49 zł przy tym dzisiejszym okropnym kursie, a tutaj ile? 45 i 50. Tylko nie, tylko że lawanca ma różne ceny, bo ta jest czerwona, a tamta jest a tamta jest a ta jest złota, prawda? Eee... No to znajdźmy jakąś inną niż lawancę w Polsce, no bo to jest w sumie lawanca jest droga. No to znajdźmy dalej lawancę. No gdzieś jakaś zwykła kawa, no nie wiem jakaś tam tania dla ludzi ciężko pracujących. Nie ma, 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 nie ma kaweczki, nie ma, 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 nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Proszę zobaczyć. Lawanca, lawanca, lawanca. O jest Jakobs, a to nie, to jakaś super droga, a to jeden kilo. Taka zwykła, nie. niemarkowej szukamy. Nie markowej takiej. Jakobs to chyba taka markowa, nie? Ej, 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 ej. O, też jakieś kilo mamy tutaj kawy, dziwny. Nie no, przecież są kawy jakieś po 30 zł w Polsce, chyba co? Przecież od. No nie no, o, mamy da Dalmaier Wiecie, bo to, to były drogie kawy i mamy, mamy. Dalmaier 23 zł, tak? Czyli tam. A to jest 250 gram, szanowni Państwo, to nie no. To jest 250 gram, nie 500. No szukajmy kawy, no nie ma. Czyli co, kawa. Wychodzi na to, no tak, no bo tam w sumie bliżej do Brazylii jest. No to kawa tam dwa razy tańsza. No szukamy, szanowni państwo, półkilowej kawy za. No proszę zobaczyć, bo my żeśmy szukali. No kawa, szanowni państwo. No nie, no jak tam kawa jest dwa razy tańsza, nawet nie wiedziałem. patrzmy tutaj, 10, ok, 500, kilo, 500 gram. Dobra, a proszę zobaczyć, tutaj mamy 2,78 za 200. Po 25 zł, bonka, ta bonka wychodzi po 25 zł za pół kilo. Tutaj wychodzi yy, po 20, ta wychodzi za 30 zł za pół kilo. Tu, Tierra Madre wychodzi 5 euro, 5,5 euro, czyli yy, 30 zł za pół kilo, prawda? I tu były te tanie takie, za, były gdzieś tanie. Nie wiem, gdzie one są. Nie wiem, gdzie są. Te, tu jest lawa o, lawanca widzimy, tańsza jest, lawanca jedna. No były te kawy, nie no z poluchem nie będziemy patrzeć, bo to przecież jest żwir. Jego się nie da pić przecież. No i tutaj mamy 1,74, tak? Popatrzmy, jedna kawa, druga, trzecia. Wychodzi za kilo 5 eurosów, a nawet 3,50, prawda? A nawet 3,50, a nie, to jest ptaszkiem rzeczywiście, a nawet 3,50. Ehm, 4,5, 25 zł, tak? No ale można już kupić kawę. Wcześniej patrzyliśmy, że można kupić kawę za, wiecie, za e, pół kilo kawy, że, 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 że tak powiem, 250 gram za złoty, za 1,78 euro, prawda? O, mamy tutaj, nie, tu 5,70. Gdzie one są te tańsze? Dobra, mamy tą z ptaszkiem, to jest tania 1,59, czyli, wiecie, 15 zł za pół kilo. Tu mamy jakąś może lepszą to jest 16 zł za pół kilo, prawda? E, jedziemy dalej, tutaj mamy 278, to też 5,5 euro za pół kilo, ta Simaza. No to wiecie, no właściwie no, za 25 zł pół kilo kupisz, no a teraz znajdźmy te pół kilo e, czy można za 25 zł takiej nie najtańszej kawy kupić w Polsce. Dobra, jest 250 gram mamy kawę, tutaj jest jakaś kawa na polskim o show yy, mamy kawę tak aushan kawa a to też jest z ptaszkiem najtańsza prawda to też jest z ptaszkiem najtańsza tutaj za 17.99 y, czyli za 38 zł prawda 38 zł czyli to nie jest 25 nawet wiecie to jest, yy, to jest bardzo dużo tak Aż po prostu nie mogę w to uwierzyć, bo to jest 5, no tak, no 255 euro, prawda? No to jest aż szokujące. To aż nie jest do uwierzenia. Wiecie, czasem są takie chwyty, no tak, no 20, 23 kilo, 5, no 5, 6, no 25, 60 zł za pół kilo. No to znajdźmy jakieś kawy bez kciuka za 25 zł w Oszą. Czekaj, jakie są tanie kawy, Zobaczmy, no nie ma, szanowni państwo, no znajdźmy jakąś tanią, jest Woseba, no ale to jest kilogram za 80, a pół kilo za 30, wtedy za 40, tak? Czyli nie ma, popatrzmy, nie ma taniej kawy w polskim oszą za 25 zł bez kciuka, bo kciuk ok no jest tania z kciukiem, rzeczywiście, popatrzmy, Oszon kawa w kapsułkach, fuu, w kapsułkach jakaś, A, to jest do tego, do... do maszyny Dobra, jest cibo jest tania. O, cibo jest tania. Widzimy cibo kawa jest tania. 12 zł. E, no, to 12 zł, 24 zł. No to mamy kawę rzeczywiście. No widzimy, kawa jest w tej samej cenie co w Polsce. No jest kawa Cibo za 12 zł za 250 gram, Czyli 24 zł, tak? E, czyli jest kawa w tej samej cenie, co w Polsce. Tu mam o da, da, Dalmajar jest Jakobs. Jakobs to jest ta droższa, prawda? no Jakobs jest za 29,5 kilo, tak? No to mamy. E, czyli jest, a, mamy Dalmajar, a nie to jest. No, Dalmajar mamy po 19. no Czyli 30 zł jest Jakob, bo było za 24, e, z paluchem są, z ptaszkami są drogie. Stanie też są z ptaszkami. No ale to są takie ceny, właśnie. O, Lawansa 21 zł, a 250 gram, no to dobra, 45 zł. O jest Jakobs 250 kg, no dobra, ale to jest 37 zł. No to widzimy, że ta kawa właściwie, no można w Polsce pół kilo za 25 zł kupić. Może nawet troszeczkę taniej za 24. To najtańsza, są po, jedna, po 23, to najtańsze takie z ptaszkiem, prawda? No ale widzimy, że sprawdziłem trzy produkty. Minęło 26 minut żeby sprawdzili, szanowni Państwo, najważniejsze produkty, tak? Sprawdziliśmy na, 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 na tej przepięknej wyspie, gdzie w Oshown trzeba minimum płacić 5000 zł na rękę, w Polsce trzeba minimum 3000 zł na rękę, a tak, kawa jest w tej samej cenie, a może nawet tańsza, Tam, prawda? Jajka w tej samej cenie, a może nawet tańsza, tak? Co my żeśmy tam jeszcze sprawdzali? Sprawdzaliśmy jajka, sprawdzaliśmy kawę. A nie pamiętam, co sprawdzaliśmy wcześniej. Jajka, kawę. Zaraz zobaczę, co sprawdzaliśmy. Tu um, kawa nie pamiętam właściwie, no. Proszę zobaczyć. Jajka, kawa i co jeszcze? Huevos. A, to jajka i kawę tylko chyba sprawdzaliśmy. Nie wiem z, z tego, co wynika. Jajka, kawa. A, i wodę. Wodę żeśmy sprawdzali, prawda? Wodę żeśmy sprawdzali, tak? Czyli jajka na Wyspach Kanaryjskich, na Teneriffie, możesz kupić właściwie w tej samej cenie albo taniej. Chcesz drożej, to kupisz drożej. No wodę kupisz stanowczo taniej. Jak chcesz, może w tej samej cenie, to też możesz drożej, prawda? I tak samo jajka, kawa, to kawa to samo, prawda? No, możemy sprawdzić jeszcze coś, ale tu już 27 minut. To może innym razem widzimy, że generalnie sytuacja jest taka, że no, mamy, szanowni państwo, już w Polsce hiszpańskie ceny żywności, tak ale w Hiszpanii nie trzeba gazu, są nieruchomości 2-3 razy tańsze niż w Polsce. Dodatkowo szanowni Państwo nie trzeba witaminy D kupować, bo cały rok jest słońce. Nie trzeba, wiecie, wykupować sobie siłowni i tak dalej. Nie śmierdzi palonymi oponami. Dodatkowo kredyty dalej są znacznie tańsze niż w Polsce. Szanowni Państwo. No, i nie okłamują chociaż ich, że przejdą na emeryturę w wieku 68 lat, bo nas to się oczywiście okłamuje, że przejdziemy w wieku 60, bo nam i tak ten wiek podwyższą, bo zadziobią to wszystko, prawda? I, i się przekonamy, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę. Bardzo przykro, że OSHO yy, nie płaci 5000 zł złotych minimalnej polskim pracownikom, i dzięki temu yy, nie mamy niższych szanowni państwo niższych cen w Polsce aniżeli w Hiszpanii, no widzimy jak to się tych Polaków traktuje w tej Polsce szanowni państwo, no ale ja to ciągle mówię, jak się dasz traktować, tak cię będą traktować na krzywe drzewo i koza wskoczy, pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału zapraszam do klikania łapeczki w górę pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce